Siemaneczko ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sulway, a tak i szybko chciałem wam pokazać mojego Witch Doktora w Diablo Trójce, który może powrócę do tej gry, ale naprawdę strasznie mi się znudziła ta gra. Jestem na Inferno. To jest tutaj chyba tak, to jest ten Inferno i ten taki boss, to szybko się levele wbija na nim. Czekajcie, dawno nie byłem, ja tutaj nic nie ogarniam. Co tutaj się robi? Dobra. Zmienię to. Bum, bum. What the fuck. Dobra, pokażę wam mojego tego. Moje itemy, proszę bardzo. Teraz tak. Noszę takie coś. To jest taki knife. Nie wiem, jak to się... Takich skilli, jak macie tutaj teraz pokazane. Czekajcie, wejdę sobie w options. Wejdę sobie w option sound i troszeczkę, może nie tak bardzo, ale tyle gdzieś ciszej. I teraz tak, nie wiem jak mnie będziecie słyszeć, no ale dobra, damy cancel, dobra. O Jezu, ale jestem głupi. Akcept. Takie skille, jak widzicie, używałem przez całą moją grę, jak przechodziłem, jak to się naprawia. O Boże, nie pamiętam co się robiło w tej grze. O Jezu, jeszcze coś wyrzuciłem. Dobra. Z takimi skillami, jak widzicie, chodziłem przez cały czas. Czyli na jedyneczce takie szybkie chodzenie to mi manę daje. Na dwójeczce, że wysysam wszystkim życie dookoła, daje mi to damage oczywiście, inteligencję mi strasznie dużo daje. Potem pod trójeczką miałem różnie, bo pod trójeczką miałem... czasem miałem właśnie te takie pieski, czasem miałem coś innego. Pod czwóreczką obowiązkowo monster, pod lewym przyciskiem myszy też różnie, bo przez całą grę, z tego co pamiętam, nosiłem... I z tym grałem przez całą praktycznie grę, z tego co pamiętam. Z tymi spadającymi ruchami, no i pod prawym przyciskiem szli oczywiście biegające zombiaki. Wejdźmy na chwilkę z gry, zobaczymy czy jest tu jakaś druga postać, change quest, nie. Switch hero. O, 10 monk, ale tego wam nie będę pokazywał, bo to naprawdę szkoda czasu. Dobra, zobaczmy sobie jak ceny teraz wyglądają. Na przykład chciałbym jednego handa, ceremonial knife oczywiście. 6-0, bo nie będę nic wpisywał. 100 inteligencji na przykład, albo 171 maksa walniemy. Haha, czemu nie? Gdzie tu jest inteligencja? Intelligence. Search. Way out. Najtańsze pewnie. Naprawdę strasznie długo nie byłem w... O, czekajcie, zobaczymy co jest, co ma najwięcej DPS-a. To. 10 holy damage, dexterity, poison damage. No dobra, ale to jest mniej więcej tym czym grałem. Mogę wam pokazać do pierwszej misji pójść jak to wygląda. Może zrobię teraz tak, pogram sobie chwileczkę, change quest. Jak widzicie, zbugowałem sobie, żeby szybko 60 wbić. Inferno difficulty odblokowane, na Inferno jesteśmy, tak, start game. Ok, let's see what we can do here. Let's roll in. The air is heavy with death. A, laguje. The fallen star is near. No co tak laguje? Nie, no jest okej, wszystko. Wszystko elegancko, to nie wiem czemu laguje, naprawdę. Dlatego, że w krawce znaczy. Jak widzicie, monstery mają po 20 tysięcy życia. Ile ja biję? Dobra, zobaczmy. Z jednej żabki każdej po 5000, jak wejdzie do krytyk. Z tego 20, czyli na hita go z tego biorę. Teraz zobaczycie jak to działa. Wpieprzam się w środeczek, z tego co pamiętam. Dajam i mam 18 DPS-a. Nie wiem czy to jest dobrze. A, czy źle? No już z doktora, że mam tyle DPS-a. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie grałem długo czasu. Bardzo dużo czasu nie grałem, więc... Praktycznie 3-2 miesiące chyba. No nie, miesiąc nie grałem w sumie, no coś takiego.
zanim Redko jeszcze do Polski wyjechał. Dobra, wchodzimy do środeczka. Checkpoint. Nie wiem, czy może będziecie. Co tutaj mamy w Staszu? Jakieś śmieci. Co widać? Czyli jak widzicie, każdy kumam pod DPS-a. No, nie pod live. Ogólnie miałem kiedyś 35 HP, ale zmieniłem cały ekwipunek. Tak na przykład to był mój stary. To był mój stary armor, ale go zmieniłem. Bo nie miał w ogóle miejsca na diamenty, dlatego mi tak nie podchodził za bardzo. EQ tutaj gdzieś jest. O, proszę bardzo, ja teraz coś pokażę. Fajny triczek. W każdym EQ on 20 better chance to finding magical items. Jak otwieracie na przykład skrzynkę albo coś, to tam to wszystko tam jest. To działa na magical items, że więcej itemów wam spada i nie tylko. O, widzicie? 26k życia w sekundę tak naprawdę. Dobra. Bam. Zrespiłem się, bro. Dobra, lecimy. Nie pamiętam, bo W chciałem użyć zamiast dwójeczkę. Oczywiście lolek for the win. Sorry za to, że nie nagrywałem tak długo, przez dużo czasu, ale nie było za bardzo. Naprawdę chcę naprawić to najpierw, te szumienie w mikrofonie, zanim coś zrobię. Muszę po prostu kartę dźwiękową kupić, tak. Karta dźwiękowa kosztuje $80, więc będę musiał po prostu wsiąść w auto i pojechać, żeby kupić kartę dźwiękową. Talk to Captain Room. No. I mam nadzieję, że te odgłosy, te szumy takie z tyłu znikną, że ich już nie będzie. Mam przynajmniej taką nadzieję, nie wiem, czy to będzie. Czy tak się stanie tak naprawdę. Dobra. Chciałem, kurde, pokazać, ile mogę wyciągnąć na maksa DPS-a, tylko że tutaj za bardzo nie ma... O, jest teraz. Okej, mam 5. Max DPS-a, jaki ja mogę na razie wyciągnąć, to jest 20, chociaż nie na razie. Zaraz coś tu pokażę. Okej, i teraz tak. Mam 5, stawiam totem. Nie działa. Nie no, zaraz zobaczycie, bo teraz mam 23 prawie k DPS-a. Mi się wydaje, że na Witch Doktora to jest w miarę okej. Jeżeli chodzi o Witch Doktora, bo to jest Claire, tak? Ja leczę wszystkich w grupie, ja daję im buffy, ja zwiększam im DPS, a wszystko tak. Także jak na takiego buffa, tak jakby, moim zdaniem to jest dużo. Dobra, ubijemy to. Ile grałem w lolka? W Diablo. W 3 dni wleciałem na... W 3 dni wlecialiśmy nas z Red Fuzionem na... No. Potem żeśmy wlecieli. Wlecieliśmy na Hela, tak. Wlecieliśmy na Hela. No i potem już przestaliśmy grać, bo naprawdę się za trudno jest. Całe HP mi jakiś koleś mnie ściąga właśnie. Gra się robi strasznie. Okej, teraz fajnie. No, jak widzicie, padam na hita, a z barbarzyńca tak samo pada na hita, także strasznie ciężko jest. Ja mam strasznie mało HP, moim zdaniem, 27k, bo pojechałem pod DPS-a. Ja nie wiem, czy to dobrze, że mam tyle DPS-a, nie wiem, jak to będzie na PvP wyglądało, bo naprawdę nie wiem, jak ludzie grali. Jak ja zawsze grałem, to ludzie mieli zawsze mniej DPS-a niż ja. Wiesz, jak dochodziłem do grupy jakiejś, to ludzie mieli zawsze Witch Doktora mniej DPS-a niż ja miałem. I w ogóle z health'a, inteligencji, wszystkiego mniej. Na pewno Witch Doctor ma najmniej DPS-a, ale za to mam nadzieję, że w PvP będzie najsilniejszy, ponieważ ma wszystkie monstery, może się robić niewidzialne, może ktoś HP, może ssać HP tak naprawdę. Zobaczcie, niech ktoś walnie, a ja mu... No i nie. Nie, no dobra. Także to by było na tyle, to jest moja postać w Diablo. Nie gram już w Diablo, bo jak widzicie, nie ma po prostu możliwości, żeby to przejść samemu, a
A we dwóch też nie ma sensu, bo są mocniejsze potwory, a jak się gra z jakimś randomowym barbarzyńcą, to już w ogóle masakra. Oj, dotknąłem mikrofonu innym mikrofonem. Ho, ho. Także item level 60. What the fuck? Dobra. Także to było na tyle, ludziska. Dzięki za oglądanie. No i co? I mam nadzieję, że kiedyś może jeszcze Let's Playa z Diablo 3 nagram. Trzymajcie się. Cześć. Witch Doctor. Bye.